Dzień dobry, witam serdecznie na kolejnym vlogu. Kochani, jest po 9:00. Dzisiaj gonię od samego rana, dlatego tak się późno z wami witam, ale chciałem wam pokazać, jakie jest piękne słoneczko. Jest czyste niebo, także zapowiada się pogodowo piękny dzionek. Życzę wam dobrego, fajnego weekendu i pogody ducha oczywiście. I pogody ducha. Oj, ale mnie razi to słoneczko. Nic nie widzę, będę przepalony. O, tutaj też będę przepalony. No trudno, nie ma się gdzie schować. Ale za to jak pięknie słoneczko grzeje w plecy. To jest to słoneczko, które ja właśnie bardzo uwielbiam. Kochani, dzisiaj stuk puk kubeczkami bez kubeczków. No bo musiałem ganiać z samego rana niestety. Nie było na to czasu. Teraz dopiero przyszedłem do domu, zjem śniadanko i chwilkę odpocznę sobie, więc dzisiaj tak nietypowo, bez kawki, stuk puk. Nie było po prostu czasu, trzeba było sprawy służbowe pozałatwiać. Jak już wracałem do domu, to się tak cieszyłem, bo to słoneczko to tak pięknie w plecki grzeje. Bardzo lubię takie rześkie poranki. Na moje oko będzie no, 1 stopień ciepło, ale tutaj do słoneczka to mi jest tak cieplutko, że jak widzicie, bez kurtki, tylko w bluzce takiej rozpinanej. Kochani, dobrego, fajnego weekendu wam życzę. Wszystkim tym, którzy są w pracy, no to życzę przyjemnej i szybkiej pracy, żeby się szybko skończyła, żeby się dobrze skończyła, żebyście byli zadowoleni ze swojej pracy. No i zaczynamy weekend. Gdzieś na spacer, gdzieś sobie wyjść. Może do kina. Jak tam kto woli. Bo naprawdę taka pogoda jak jest, to ja się zawsze bardzo, bardzo cieszę. Proszę bardzo, ile słoneczka jest. Jest całe mnóstwo słoneczka. Tam ktoś przechodził. Ciekawe, kto tam przechodził. Nie wiem. Jakaś znana osoba. Tak, ale i tak jakbym chciał pokazać, to i tak nie pokażę, bo słońce się tutaj tak opiera, że nic nie widać. Nie wolno podrywać sąsiadek. Oj, będę biedny za tego vloga. Nie, tam oczywiście Danusia przechodziła, tylko tak jak mówię, no słońce się tak opiera, że wiecie, nie za bardzo widać. Dobra, uciekam na śniadanko, chciałem się tylko tak na szybko przywitać w tym słoneczku i pożyczyć wam po prostu dobrego dnia. Trzymajcie się, do zobaczenia, do później, pa. Dzień dobry, witamy w sobotę. Dzień dobry. Robimy pranie, sprzątanie, gotowanie, dzisiaj na obiad żurek. Widzicie, że troszeczkę mamy z tyłu jeszcze bałaganiku, ale się no, za to zabieramy, tak, żeby ogarnąć no, sobie fajnie wiadomo. W domu. I co jeszcze? Pranie oczywiście. Dzisiaj mamy w ogóle roboczą sobotę. Na balkonie byłem, nie zrobiłem stuk puk kubeczkami, to teraz zrobię cytrynada, żeby nie było, proszę. Stuk puk i pijemy. A ja się, bierzemy się do pracy. Ja wam jeszcze pokażę, kupiłam sobie dwie bluzki w Pepco, paseczkowe. One są takie na co dzień, wiecie, takie wygodne na co dzień, żeby sobie, co sobie, żebym miała dochodzenia po prostu. Zaraz wam pokażę. Pierwsza jest taka zwykła bawełniana bluzeczka z długim rękawem, bardzo wygodna. Trochę wygląda jak piżama, ale powiem wam szczerze, że jest fajna tak właśnie do jeansów ciemnych. Ona też jest fajna do jeansów i do wszystkiego. No, to są właśnie popisy joszulki. Popisy joszulkowe, no. No, joszulkowe. Ojejku. Co to się dzieje? Dziewczynka. Co się dzieje, Yoshi? Co się stało? Jak to co? A co ty robisz? Co zrobiłaś? No, oby nie o, na moją bluzeczkę weszłaś. Dobra, super. Kukuleczku, chodź, kukuleczku. Zobaczcie na ten piękny ryjek. Tak, na ryjek. Na ten piękny ryjek. Yeah. Ojejku, ta tak. Zmęczona suczka. Trochę się pobawiła, troszeczkę zjadła, a teraz do słoneczka, bo w przedpokoju dużo słoneczka i jest. I wytarzanie. No, wytarza się i będzie spać. Jeśli kukul pozwoli, bo kukul ją dzisiaj coś za bardzo atakuje. O, ta bluza jest z ogonkiem, jak widzicie. Dziewczyna. To jest taka, specjalnie wzięłam taką, wiecie, bardzo szeroką, żeby była taka oversize i jest naprawdę fajna. Nie jest może jakoś tam super długa, ale to co trzeba, to zakrywa, no.
Także jest bardzo, bardzo wygodna, fajna na co dzień. Z takim serduchem, o. Już. Ktoś mnie tu rozśmiesza. Kochani, no to tak jak widzieliście, poprzymierzaliśmy trochę. Mnie się bardzo podoba ta. O. No bo tamta wygląda jak piżama, ale to co? Nie, no jak piżama nie, ale jakoś tak w odbiorze lepiej ci jest w tamtej, mi się wydaje. No ja się w obydwu dobrze czuję. To jest najważniejsze, bo to, wiecie, to jest zawsze tak, ktoś nieraz pyta drugą osobę w domu, słuchaj, dobrze mi w tym? Ja zawsze odpowiadam tak. Najważniejsze, żebyś ty się w tym dobrze czuła, czy czuł. Bo moje zdanie jest właściwie nieistotne za bardzo. Nie. Jak się ktoś źle... Ja się z tobą nie zgodzę, bo jednak ja mogę na przykład czegoś nie dostrzec, a ty to zauważysz. A to też prawda. Powiesz mi, słuchaj, w tym to nie za bardzo wyglądasz, nie? I może byś tam... Tak, tak. Może byś się przebrała. Może byś się przebrała. Może byś się wreszcie ubrała. Kochani, dobrej soboty, takiej fajnej wam życzymy soboty. Czyli takiej, wiecie, z humorkiem, z uśmiechem, pożartować. No, my tutaj tego, no to tam się bawią właśnie pieski nasz. Teraz idzie. O, teraz idzie. Kochani, chciałem jeszcze a propos powiedzieć wydatków takich na drobne rzeczy. Tak jak Danusia sobie kupuje, czy ja też... Sprawiajcie sobie takie drobnostki. Drobne które, radości. Drobne radości, tak. Bo to wiecie, to wam sprawia... Już trochę się tu rozśmieszamy. Trochę się rozśmieszamy i dlatego to tak, kochani, wychodzi. Chciałem powiedzieć a propos tych drobnych rzeczy, które sobie kupujemy, że sprawiają nam ogromną przyjemność. Jeśli ktoś nie wierzy, niech sam sprawdzi. Drobne takie fajne rzeczy, a humor wam się poprawi. A od takiej szarej codzienności odpoczniecie. Są ludzie, którzy ty nam pamiętasz, pisali, że nie lubią akurat chodzić po sklepach. Mhm. My znowu lubimy robić przez internet zakupy, ale tak. Również lubimy ale, iść do sklepu zwykłego. Takiego, lubię bardzo chodzić do Pepco, no to już wiecie, bo. No, do Pepco, bo Danusia, przecież tak. Z Kajusią to my jesteśmy co tydzień praktycznie. Tak. No teraz tak. Czasami dwa razy w tygodniu, bo no, lubimy po prostu przejść i zobaczyć, czy są jakieś nowości. Kajusia oczywiście na ciuchy patrzy, ja patrzę na jakieś tam też ciuchy, na jakieś rzeczy do domu fajne. A ja patrzę na was i na ciuchy. A tam jest na co patrzeć. W ogóle będą, tak jak wam już mówiłam też, będą nam zabierać to Pepko tutaj, bo mamy w okolicy. Będą przenosić w drugi koniec miasta, z czego się bardzo nie cieszymy, bo to nasz tutaj ulubiony sklep w pobliżu i... Nie będzie gdzie chodzić teraz. Będzie trzeba kombinować, żeby na drugi koniec miasta się przedostać. A wiecie, akurat jest Dino i Pepco. I także my na przykład chcąc zrobić zakupy spożywcze, możemy iść najpierw do Pepco, a później do Dino, bo to są po prostu po sąsiedzku. Za ścianą. No tak, i zlikwidowali Neonety teraz. I Neonety, nie wiem dlaczego. Wiecie, nigdy nie kupowałem w Neonecie, ale często bywałem w tym sklepie stacjonarnym, takim tradycyjnym. I jakiś mam taki sentyment do tego sklepu. Dobre zaopatrzenie, dobra obsługa, pomocna. Zawsze przyjdzie, zapyta, w czymś pomóc. Nie no wiem to zależy. Dlaczego. Ja akurat z Neonetem niekoniecznie miałam. W Krakowie też Neonet. I jakoś tak mam sentyment do tego sklepu, naprawdę. I dlatego tak może żałowałem, że nie ma. Bo on praktycznie zawsze był. Być może tam coś poszło nie tak. I... W sumie to ten sklep tutaj, ten Neonet u nas nie był zbyt długo. No nie wiem, tego to nie wiem. Nie pamiętam ile lat, ale no jakoś tak. No to jak niedługo, no to wiesz. No ale mimo wszystko ja się tak przyzwyczaiłem. No ale mniejsze o Neonet, tylko chciałem wam powiedzieć, że właśnie takie zakupy, takie wyjście nawet z domu też dużo, dużo daje. Bo idziecie do ludzi i człowiek nie robi się taki jakiś zniewieściały, siedzi w domu, patrzy przez okno. Wiecie, zakupy przez internet są bardzo wygodne, bardzo miłe. My najczęściej takie robimy zakupy. Jeśli chodzi oczywiście o ubrania. A ubrania, tak. No bo wiadomo, spożywcze rzeczy to sobie też można, ale raczej nie. Ale lepiej... u nas chyba nawet nie wiem, czy można, wiesz, w lipnie. A to tego nie wiem. Wiem, że Poczta Kwiatowa jest. No, Poczta Kwiatowa to można jest, zamówić. No ale daj spokój, jaka droga ta Poczta Kwiatowa. Kiedyś patrzyłam, to lepiej się przejść po prostu normalnie. Chyba, że ktoś faktycznie jest chory, nie może wyjść, nie? No to albo Poczta Kwiatowa też jest dobra wtedy, kiedy
załóżmy, ktoś mieszka za granicą, chce tutaj mamie A, to tak. czy babci przesłać kwiaty na Robi urodziny, zlecenie to tak, i no, to to jest to jest wtedy fajne. fajne. Tylko, że mówię, to jest dużo drożej niż jakbyś No na poszedł pewno, na do... pewno, bo to tak jakby zamówiła, na przykład z Krakowy były robione zakupy, kto oczywiście miał szmal, to się nie musiał ruszać z domu w weekend, czy gdzieś tam był na ognisku i taksówkarz robił zakupy. Zamówiłeś sobie na przykład pizzę, zamówiłeś tam jakiś alkohol, wino, ktoś coś tam zamawiał. No, taksówkarz robił zakupy i płaciło się 20 zł za to, że będzie robił, plus koszty Zakupów. zakupów. Aha, No. to ciekawa jestem, czy u nas No. jest taka opcja, czy jakbyśmy zlecili na przykład, za nie mogliśmy, siedzimy w domu, bo mamy grypę i prosimy taksówkarzy o zakupy. Ciekawe, czy jest taka opcja, żeby... Być może jest, tylko trzeba by było dopytać o ceny, bo ja to mówię, że o czasach, jak ja mieszkałem z rodzicami w Krakowie, no ale, ale skoro mówimy o zakupach, to mi się to przypomniało. Też wygodne, tylko niestety trzeba płacić. No, No tak, no wiadomo. ale to wtedy robisz konkretną Nikt za listę darmo ci i tego nie zrobi, nie? no. Także dwie dychy plus koszty zakupów. Wygoda jest. Chociaż wiecie co, ja to za spożywką to nie byłbym, żebym mi coś kupował. Bo czasami trzeba zadzwonić, trzeba się coś dopytać. Są różne rodzaje, na przykład wędlin i tak dalej. To już bym wolał sobie sam Nie, to zrobić. już tak No, nawet samemu, nie? Lepiej. Nawet dla No. zdrowia się przejść po prostu na te zakupy i wiesz, jest przyjemniej porozmawiać, może kogoś znajomego się spotka. Ja to w ogóle mam co do spotkań, to nie planuję, a spotykam. No. No, a dzisiaj byliśmy na zakupach, tym razem byliśmy w Lewiatanie. Tak, dziś w Lewiatanie. Akurat potrzebowaliśmy rzeczy takie, które są w Lewiatanie i nigdzie dalej nie szliśmy, także sobie zrobiliśmy zakupy. Dzisiaj, tak jak mówiłam, żurek będzie, a jutro impreza. Jutro impreza, no właśnie to jest ta. Dla Danusi normalne, ja mówię, Danusiu, jutro połączona impreza, nie? Jedna z drugą. Normalne, ja mówię, no, dla siebie normalne, ja się tak cieszę jak cholera. Jest bardzo miłe, bardzo, bardzo, bardzo miłe. Taka połączona impreza, to na przykład czyjeś imieniny lub urodziny, plus na przykład Dzień Kobiet, nie? No, także takie połączone imprezy są, jest bardzo fajnie. Ja się już nie mogę doczekać. A ja chciałam Wam podziękować jeszcze za życzenia, bo na Dzień Kobiet dostawałam również od Was życzenia. W komentarzach pisaliście, prywatnie pisaliście, także wielkie dzięki. O, tu mam włos joszowy na sobie. Jeszcze je lecą Tak, te włosy, ale jeszcze. Już znacznie mniej niż na początku. No, już. No, także już tak Kto powoli ma pieska przechodzi. Albo kota, to już wie. No, no niestety, takie uroki. Kuki nie linieje, bo on ma tą Nie ma taką sierść bez podszerstka, podszerstka. A Joszka wymienia podszerstek, no to dlatego tak to jest. Tak to jest. Zaraz się bierzemy za robotę, także vlog właściwie już prawie nakręcony, chyba że jeszcze coś dokręcimy Myślę, później że tak. dla Was, żeby sobie pogadać. No, a teraz będziemy powolutku kończyć, nie? Tak, I brać się za pracę, bo już nam późna godzina, a czas mamy ucieka. Dużo do zrobienia rzeczy, tak. No. No dobrze, to co? To No do nie później. Żegnamy się, tylko do Jeszcze się później. gdzieś tam odezwiemy Jeszcze do się na Was. pewno odezwiemy. Cześć. Fajna ta moja praleczka, wiecie? Taka jestem zadowolona z niej, że po prostu, no coś pięknego. Nie, Tomek? Tak, ona jest, ja też jestem z niej bardzo zadowolony. Tu są ciemne akurat ciuchy. To je sobie wysuszymy, bo nie mam miejsca, wiecie, żeby sobie to wszystko porozwieszać, bo dużo prania dzisiaj. Dlatego sobie zrobimy na suszenie. No, myślę, że tak. Chociaż to nie są tak naprawdę 3 godziny. Nie, to jest tak. krótszy czas. Ale to producent tam napisał też w instrukcji, żeby się tym nie sugerować, bo to nie jest prawdziwy czas. Tak. Ale wiecie, fajna jest ta muzyczka, co usłyszeliście. Dlatego my jej nie wyłączamy, bo dobrze nam to pomaga się zorganizować po prostu. Ile jeszcze prania zostało, że już została zakończona, no. Dobra, niech się robi. I zaczyna się prania. Dobra, pranko, suszanko w zasadzie już wstawione. Bierzemy się za, za wycieranie kurzy teraz. Wycieranie kurzy, a ja będę odkurzał. Ty będziesz odkurzał, jak powycieram kurzę, ty odkurzysz. Kurtki, o tam widzicie, kurtka się jedna suszy, tutaj wisi druga. I potem jeszcze mycie podłóg i oczywiście w międzyczasie ugotujemy żurek. Cytrynki, tak. Takie dzisiaj zakupy były małe w sumie. Dlatego Wam nie pokazywaliśmy już, co kupowaliśmy. No, bo to takie tam, wiecie. Malutkie. Malutkie, codzienne, o jakieś tam cytryny, chlebek.
ten nasz ulubiony taki z ziarnem wzięliśmy sobie dzisiaj, a z tego chlebka już tylko tyle zostało, bo jest naprawdę, był w ogóle ciepły, jak go mieliśmy dzisiaj. Chleb nam kupiła moja mama, bo ją poprosiłam, bo szła akurat do Dino, a my dzisiaj raczej się tam nie wybieramy, tylko byliśmy w tym Lewiatanie. To wyciągnę z mordercy. W ogóle na dworzu jest pogoda ładna. Przez okno to wygląda pięknie, bo jest słońce, wygląda jakby, wiecie, można było na krótki rękaw wyjść, ale jest tak zdradliwa, bo jak się wyjdzie, to się okazuje, że jest po prostu bardzo zimno. Nie? Tak. No, o, gruszki też kupiliśmy. No, gruchy ładne. Dziewuchy lubią gruchy, o. Tak, no. Moje dziewczyny lubią gruszki sobie zjeść. Ja też zresztą lubię. Ja też, ale takie twarde właśnie. No, ty lubisz twarde, ja wolę miękkie. Jak są takie, soczyste, wiecie, aż tak się te soki leją, no. Grucha konferencja. No, ciekawa jaka to odmiana, nawet nie wiem. Nie, to nie jest konferencja. Nie. No i tyle. Dobra, to później jeszcze się do was oczywiście odezwiemy. Już tutaj sobie ścieram kurze. A jeszcze wam zapomniałam pokazać, kupiłam wczoraj Kai trampeczki na WF. Tu akurat przybrudzone trochę, ale są fajne, lekkie. Bordowe sobie wybrała. Bo już te, które ma w szkole, są za ciasne, za małe. I po prostu musiałyśmy już dokonać zakupu. 35 zł takie trampeczki kosztują u nas. I taki mamy żurek dzisiaj na obiad. Bez jajka oczywiście dzisiaj sobie zrobiliśmy, bo ostatnio było z jajem. No, ale za to ładnie pachnie. No, ładnie pachnie, tak jest. No dobrze, kochani, to my się żegnamy. Życzymy miłego wieczoru. Popołudnia, poranka, kiedykolwiek to będziecie oglądać, to się uśmiechnijcie. Dziękujemy wam za poświęcony czas i do zobaczenia następnym razem. Tak, a ja jeszcze od siebie dziękuję za wszystkie komentarze, jakie zostawiacie. Jest nam bardzo miło. Witamy nowych widzów. No cóż, trzymajcie się. Miłej niedzieli, miłego weekendu. Pa, pa, do jutra.